Oto buldożer w akcji. A oto żywy buldożer w akcji. Może pracować w każdych warunkach, w lesie, na łące, w błocie i w twardym gruncie. Jego rej doskonale przystosowany jest do rycia w ziemi, niczym pług rozpruwa glebę, wyszukując w niej smakołyków do zjedzenia. Utrapienie rolników, sprzymierzeniec leśników. Gdy ten ryj, żywy taran, ozdobić wystającymi kłami, zamienia się w śmiertelną broń. Nawet wilki czują przed nim respekt. Dziki aktywnie się bronią i nierzadko zadają drapieżnikom śmiertelne rany. Dorosłe, silne samce są dla wilków nie do upolowania. Odnotowano nawet przypadek zabicia niedźwiedzia przez broniącego się dzika. Dzik jest dziki, dzik jest zły. W rzeczywistości częściej to dziki uciekają przed nami, niż my przed nimi, na przykład na drzewo, tak jak chce poeta. Jednak przyparte do muru rzeczywiście mogą zamienić się w dziką, złowrogą bestię. Mają siłę i narzędzia potrzebne do staranowania, a nawet zabicia przeciwnika. Ich wystające kły mogą rozpryć człowiekowi udo czy brzuch wraz z tętnicą, co zazwyczaj kończy się tragicznie. Nie musimy więc jechać na safari, by poczuć dreszcz emocji. Wystarczy iść do naszego lasu i stanąć oko w oko z odyńcem czy dziką lochą. Zapraszam na odcinek o dziku. Wielkie wystające kły występują tylko u samców. Są tym większe, im samiec jest starszy, a dziki mogą dożywać 20 lat, choć na wolności, ze względu na polowania, praktycznie nie mają szans na tak długie życie. Dolne kły nazywane są szablami i to one są najdłuższe. Górne są mniej okazałe, krzyżują się z dolnymi i nazywane są fajkami. Łatwo sobie wyobrazić, co dzieje się, gdy szarżujący dzik z impetem wbija się swoim ryjem w przeciwnika. Kły stanowią doskonały oręż w walce pomiędzy samcami dzików. Są odpowiednikiem słoniowych ciosów, a także rogów czy poroży innych zwierząt. Już samym wyglądem budzą respekt u innych osobników. Sprawdzają się w walce i służą do ustalania hierarchii. Huczka to okres godowy dzików. Spełnia tę samą funkcję, co rykowisko u jeleni. To okres walk pomiędzy samcami i rywalizacji o względy samic. Kły są bez wątpienia potężną bronią, ale znacznie bardziej wielofunkcyjnym, a także równie niebezpiecznym narzędziem dzików jest sam ryj. Samice mają bardzo małe kły, tak małe, że praktycznie nie widać ich na zewnątrz. Jednak to właśnie samice dzików, czyli lochy, stanowią największy postrach w lesie. To właśnie one najczęściej szarżują na spacerowiczów w lasach, a robią to w obronie swoich młodych. Pierwszy odruch samicy z młodymi to ucieczka, ale zdarza się, że dzicza rodzina ma odciętą drogę ucieczki, zostaje osaczona i to właśnie wtedy dochodzi do ataku. Wystrzegajmy się więc takich sytuacji, nigdy nie odcinajmy drogi ucieczki dzikiej losze z młodymi. Ryj dzika w gwarze myśliwych i leśników zwany jest gwizdem i nawet gdy nie jest usiany ostrymi kłami, może zdrowo poturbować przeciwnika. To właśnie on stanowi właściwy taran dzika. Dziki nie ryją w ziemi kłami, bo gdyby tak było, to samice umarłyby z głodu. Kły mogą jedynie pomagać w ryciu. Jednak najważniejszą funkcję w tej kluczowej dla przetrwania dzików czynności pełni ryj. A przede wszystkim sama jego końcówka, zwana w gwarze tabakierą. To ta specyficzna okrągła tarcza na końcu ryja dzika, w której umieszczone są dwie, tak charakterystyczne dla wszystkich świń, dziurki. Jak twardy i silny jest ryj dzika, łatwo sobie wyobrazić obserwując dziki podczas buchtowania, czyli rozrywania gleby. Tabakiera dzika wchodzi w glebę jak w masło, jak pług. Skojarzenie z buldożerem z początku filmu nasuwa się tu samo. Wystarczy spojrzeć na buchtowisko, by dojść do wniosku, że pozostawiły je silne zwierzęta, żywe buldożery. Jednak dzik to nie tylko mocny ryj. Dzik nie byłby dzikiem, nie byłby synonimem siły i postrachu lasu, gdyby nie jego silne mięśnie karku i szyi. Bez nich nawet najtwardszym ryjem dzik nie byłby w stanie rozrywać gleby. Dzik w zasadzie nie ma szyi. Ma specyficzną budowę, zaczyna się od wąskiego pyska, po czym coraz bardziej się rozszerza. Głowa płynnie przechodzi w kark, zbiorowisko najsilniejszych mięśni dzika, a potem w tułów. W miejscu, gdzie kark przechodzi w grzbiet, dzik jest najwyższy i w tych okolicach znajdują się zaczepy potężnych mięśni, pozwalających z taką łatwością orać ziemię. Mocny pysk sprawdza się też świetnie w samoobronie.
Jeden jego wymach może wyrzucić w powietrze przeciwnika i połamać mu kości. Czego dziki szukają w ziemi? Są zwierzętami wszystkożernymi, choć to pokarm roślinny przeważa w ich diecie. Zjadają owoce, korzenie, bulwy. W ziemi znajdują też pędraki, larwy, gryzonie, dżdżownice. Uwielbiają żołędzie oraz bukiew, więc w latach nasiennych dębów i buków mają prawdziwą wyżerkę. Zjadają też jaja, pisklęta, a nawet padlinę. W zasadzie ciężko wymienić coś, czego dziki nie są w stanie zjeść. Dla rolników są prawdziwym utrapieniem. To dziki powodują jedne z największych szkód w rolnictwie i to za ich pokrycie wypłacane są jedne z najwyższych odszkodowań rolnikom. Nie ma co się dziwić, pole ziemniaków czy buraków to wymarzona stołówka dla dzików. Miękka gleba, a w niej niczym rodzynki w cieście smakowite bulwy. Dla leśników z kolei dziki są pożyteczne. Spulchniają glebę i zjadają różne szkodniki w lasach, przywracając równowagę biologiczną pomiędzy drzewostanem a owadami. Oczyszczają też las z chorych zwierząt, ograniczając rozprzestrzenianie się chorób. Wiele wcześniejszych odcinków poświęciłem gatunkom inwazyjnym występującym w naszym kraju, czyli zwierzętom, które zostały sztucznie do nas sprowadzone, na przykład z Ameryki, i tak doskonale się tu odnalazły, że zaczęły wypierać nasze rodzime gatunki. W komentarzach niektórzy z Was prosili mnie o odcinek przedstawiający sytuację odwrotną, czyli film o zwierzęciu, które jest naszym rodzimym gatunkiem, a które stało się inwazyjne na innych kontynentach. Oto takie właśnie zwierzę. Nasz rodzimy dzik eurazjatycki. Sztucznie zawleczony przez człowieka w różne miejsca na kuli ziemskiej, świetnie się tam odnalazł i w wielu miejscach uznawany jest właśnie za gatunek inwazyjny. Obszar zielony na mapie to pierwotny i naturalny obszar występowania dzików. Seledynowy to miejsca, gdzie dzik został sprowadzony przez człowieka. To, że dzik żyje na wolności i dobrze sobie radzi w Ameryce Północnej, Południowej, Australii czy Papui Nowej Gwinei, świadczy o jego wszechstronności. Jest wszystkożerny, odporny na zmienne warunki środowiskowe, doskonale odnajduje się w zimnym, jak i ciepłym klimacie, a do tego bardzo szybko się rozmnaża. Ma zatem wszystkie cechy potrzebne do podbijania świata. Największym wrogiem dzika i głównym ogranicznikiem jego populacji jest człowiek. To z rąk człowieka ginie najwięcej dzików. Zabija się je masowo, każdego roku, ale mimo to populacja odradza się. Dzika locha ma zazwyczaj około 6 młodych, ale zdarza się, że nawet 10 czy 12. Do tego każde z młodych jeszcze przed ukończeniem roku może zyskać zdolność rozrodczą. Stąd też nawet przy corocznym odstrzale dzików w okolicach 90% populacji, dziki są w stanie odrodzić się w kolejnym sezonie, a nawet jeszcze zwiększyć swoją liczebność. Zapewne nie bez znaczenia dla przetrwania dzików jest też ich wysoka inteligencja. Wszystkie świnie pod względem inteligencji są umieszczane na kolejnym miejscu w królestwie zwierząt, zaraz po małpach i waleniach. Są zatem doskonałymi biologicznymi maszynami przetrwania. Obdarzone są nie tylko siłą, walecznością, szybkością i wszechstronnością, ale także inteligencją. Optymalnym środowiskiem dla dzików są lekko podmokłe lasy liściaste bądź mieszane. To w takim właśnie środowisku dziki znajdują najwięcej pożywienia i najlepiej się czują. Uwielbiają tarzać się w błocie, z czego zresztą słyną. W miejscach zwanych babrzyskami zażywają kąpieli błotnych. Pokrywają swoje ciało błotem, tworząc pancerz chroniący je przed insektami. Dziki również bardzo lubią czochrać się, ocierając się o pnie drzew. Czasami podczas tej czynności pokrywają swoją sierść wypływającą z drzewa żywicą. Ta z kolei, zasychając na ciele zwierzęcia, tworzy jeszcze mocniejszy, twardy niemal jak kamień, pancerz zwany usmołem. Dziki dość łatwo się oswajają. Bywa, że dorosłe osobniki, a nawet lochy z młodymi, nie boją się ludzi. Jako inteligentne zwierzęta szybko się uczą. Jeżeli raz zostaną nakarmione przez człowieka, bądź w jego otoczeniu znajdą porzucone jedzenie, na przykład na śmietniku, to będą wracać i przestaną kojarzyć człowieka z zagrożeniem. Stąd też w wielu miastach Polski zdarza się, że dziki przechadzają się nawet po blokowiskach czy po miasteczkach turystycznych, jak Krynica Morska, która słynie z dzików i posiada nawet specjalny dla nich pomnik. Dziki po prostu idą tam, gdzie łatwy pokarm i nie muszą bać się ludzi.
Co ciekawe, dziki pod tym względem nie zmieniły swojego zachowania od tysięcy lat. Odkąd tylko ludzie zaczęli zakładać stałe osady i prowadzić osiadły tryb życia, dziki mogły znaleźć w pobliżu człowieka łatwy pokarm. Stąd też stada dzików już przed tysiącami lat podchodziły blisko ludzi. Mniej więcej około 8-10 tysięcy lat temu ludzie zaczęli prowadzić osiadły tryb życia i zajmować się rolnictwem. I to właśnie wtedy relacje ludzi z dzikami zaczęły się zacieśniać. Początkowo zaczęto zarządzać dziko i półdziko żyjącymi stadami, a następnie coraz bardziej je udomawiać. Od tego momentu życie oswojonych dzików diametralnie się zmieniło. Z czasem udomowione dziki zaczęły tracić ciemną sierść oraz inne cechy potrzebne do życia w lesie. Trwało to tysiące lat. Dziki zyskały białą sierść i różową skórę. Zamieniły się w naszą poczciwą świnię domową. Formalnie świnia domowa to wciąż dzik. Nie określać jej jako osobny gatunek w systematyce, mimo iż tak bardzo różni się od dzika, lecz uznaje się ją po prostu za udomowioną formę dzika. Świnia może krzyżować się z dzikiem, dając płodne potomstwo. To przykład ewolucji dziejącej się na naszych oczach. W kilka tysięcy lat z dzika powstała świnia domowa. Natura dysponuje jednak znacznie dłuższym czasem. Dziesiątkami tysięcy lat, setkami tysięcy, a nawet milionami lat. Stąd też pole do popisu dla doboru naturalnego jest znacznie większe. Stąd też cała bioróżnorodność świata. Mnogość rodzajów i gatunków zwierząt. To jest właśnie prawdziwa magia. Magia natury. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.